Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii afrykańskim rodem Vassa w Crusader Kings 3. Ostatnio nasz 53-letni król koronował się na cesarza Akanu. Wkrótce potem ogłosił też reformę w naszej religii. Tak więc coraz większymi krokami zbliżamy się do feudalizmu. Myślę, że być może już naszemu synowi się to uda. Tutaj zauważyłem, że nasza córka jest zaręczona z kimś, kto nie dość, że jest ślepy, no to jeszcze nie ma teraz żadnych tytułów, tak więc decyduje się na zerwanie tutaj tego, to nie jest nam na rękę. Dobra. Kto by się nadawał? Bo tak, jedna córka jest tutaj żoną króla Kanarii, co jest bardzo dobre. No tu mamy tą pannę. No nie, tutaj to nie przejdzie. Czy w ogóle on ma... Po nim córka dziedziczy, to ciekawe. Ten jest bardzo młody. Ten już ma żonę. Po nim wnuczka, kurde. Poczekajmy jak to się ułoży. Może coś później uda nam się tutaj dobrego trafić. Dobra, wzywamy. Nie chcemy tracić tutaj naszej religijności, czy tam pobożności. I o, staliśmy, mamy możliwość teraz, dzięki temu, że zajmujemy się naszym jakby stanem fizycznym i umysłowym, to tutaj wybrać jedną z dróg i spróbuję, żeby nasz władca stał się atletą. To jest bardzo pozytywna cecha. Dobra. No, sytuacja nie wygląda źle. Jedne, co mi się nie podoba, to, że ten dzieciak tutaj tym rządzi i że nie mamy nad tym jak zapanować, a mamy tak dużą tyranię, że nic na to nie poradzę, no ale trudno. No i tutaj, odpada tylko dyszka, a jeszcze umarłeś się w lochu, no szkoda. Kto to jest? A nasz syn znalazł jakąś interesującą książkę, więc możemy ją kupić dla niego. I on wtedy będzie miał więcej wiedzy. Możemy... A tak, możemy ją też przetłumaczyć. A co to mu da? A, czyli stanie się lepszym lekarzem, jeśli mu pomożemy. W sumie? No to ciekawe. Co? No niech on się w tym szkoli, on już jest niezły. I no w tej chwili nie dość, że tutaj dostał bonus plus jeden z samego tego, no to jeszcze jest zdrowszy, więc bardzo dobrze. Nasz majątek rośnie, całkiem mnie to cieszy. Kurde, no ci mnie tu drażnią, chętnie bym coś z nimi zrobił. Bo ty mają taką jedną prowincję znikąd. No a mówię, a tutaj, co tu się w ogóle dzieje? Tu jakieś wojny u niego są, wojny straszliwe. Jego ojciec też mnie nie lubi, w sumie mogę go troszkę poprzekonywać, może to nam pomoże na razie. Dobra, czy tu jakieś... O, nasze państwo gdzieś musiało się troszkę powiększyć. Nie wiem, w którym kierunku, ale okej. Ten też tu ma więcej ziemi, niż mieć powinien. Mniej stresu, myślę, że z pewnością się przyda. To jest taka bezpieczna opcja. No dobra, lecimy dalej. I kolejne zaproszenie. No, nasz władca lubi sobie wypić, więc oczywiście korzysta z zaproszenia od wasali. My z nim gadamy. A nie, to jest mąż naszej
Co on te chce? Że się wkurza, że jedzenia nie ma. Dobra, ośmieszymy go troszkę. A teraz możemy sobie pogadać z jakimś dworzaninem. Też z tego skorzystamy. Więc jest dobrze. Kurde. A, nasz rywal. To w sumie nawet dobrze. On był też naszym zarządcą, niestety. Dobra, bierzemy jego. Tu religia się zmienia. Dobra, to jest wszystko pod kontrolą. Jak z wojnami ofensywnymi? Nie ma już problemów w tym temacie. No, ażby się tutaj prosiło zająć, powiedzmy, co? No może resztę Konga? Czy to by było... No tak, ten chaos, ale są... Kurde, oni mają wojen. Nie wiem, czy nawet jak ich zaatakujemy, to zaraz nie wpakujemy się w kolejną. Tym moglibyśmy odebrać tutaj... To wszystko są takie niewielkie tereny przygraniczne w sumie. I średnio mnie to tak naprawdę interesuje. Tym bardziej, że to by... O, to jest coś malutkiego, co byśmy mogli praktycznie zająć z marszu. Tylko, że mogę to lub to, czy jako da... Tak, jako daci mogę całość łyknąć. I też tak zrobimy po prostu. Oczywiście wzywamy naszych wojów. Co teraz? A, wracamy z tej imprezy zadowoleni. No, armie są gigantyczne wręcz na chwilę obecną. Czy co? Podzielę to na pół, bo obleganie wszystkiego jedną armią jest mocno bezsensowne. 30 tysięcy. To się wszystko zmieni po zmianie na feudalizm. To jest nasza żona. Czemu nie? Chcę z nami mieć lepsze stosunki. Romans z żoną jak najbardziej na tak. No, mówię, to teraz wpadnie nam w rączki tutaj kolejny teren. Chyba powinniśmy zacząć używać tylko miejscowych sił na chwilę obecną. Czyli po wprowadzeniu feudalizmu najprawdopodobniej będzie trzeba tu zrezygnować z większości tych sił, bo no nie będziemy w stanie ich utrzymać finansowo. No. Nic na to nie poradzimy. Doszło do bitwy i zaraz kapituluje jego stolica. I jak najbardziej oznacza to koniec wojny. Tak więc przejęliśmy tutaj. A, bo to już jest w tym. Gurman. Gurman to właśnie, no on ma to. O, ty dziadu. Ja cię chcę odwołać ze stanowiska, ale jak to zrobić? W sumie. Dobrze. Otrzymasz tutaj tę ziemię. A nie, 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 nie. Zróbmy to może jeszcze inaczej. Czy ja. Jak to wygląda tu? A nie, to wszystko należy do niego, czyli nie bardzo bym mógł tą prowincję tutaj podzielić, ale dobra, zróbmy tak. Otrzyma to i otrzyma to. No i w tej chwili powinien być uszczęśliwiony tym. Okej. Co byśmy chcieli od naszej żony? Niech nam da orchideę. Ty mendo. Nie chciałaś. No, nie chciałem ci kazać na wilka polować, bo się obawiałem, że coś ci się stanie. No
nie chcę, mówię, to by nam było potrzebne, żeby tutaj to uprzątnąć. Oczywiście mogę też mu po prostu... Kurde, jak to zrobić, no? A ja mu wysłał pieniążki, no, troszkę zbiedniejemy, ale... Wiecie co, zaryzykuję po raz kolejny. Ostatnio to nam źle wyszło, no ale nie sądzę, żebyśmy mieli dwa razy takiego pecha. Dwa razy mamy tego pecha, kurde! Czyli kolejny błąd wasali. Ach! No są uparci, powiedzmy sobie szczerze. Nie chcą się tutaj godzić na nasze wizje. Ale no zostaną rozbici. Mamy tutaj jeszcze przez jakiś czas tych najemników, więc... Dość krótki, ale są. I przynajmniej będzie wojna, mówię, coś się będzie działo, tak by było nudno. Czy ja ich mogę tu gdzieś dorwać jakoś? Spróbujmy tam. Tu będzie 2000 coś ludzi. Nawet 3. Dorasta nasz kolejny syn i jest całkiem niezłym wojownikiem, z tego co widzę. No i dopadliśmy tutaj przeciwnika, pięknie. Ło, został rozbity praktycznie bez szans. Podzielmy nasze siły, część będzie oblegała, a część tutaj już wyrusza zdjąć oblężenie z naszej stolicy i lecimy z koksem. No, lepsze stosunki tutaj z naszymi wasalami. Kurde, opornie to oblężenie przebiega. A ten bardzo sprawnie zwiewa przed nami, ale właśnie się tutaj jego szczęście skończyło. No i został rozbity. Idziemy na... Tutaj czy odwrotnie? W sumie zniszczmy może kolejną... armię, te 2000, to będzie najrozsądniejsze na chwilę obecną. Potrzebujemy też nowego zarządcy. W sumie wezmę jego, bo jest tylko o jeden punkt gorszy, a jest tym liczącym się wasalem. No zobaczmy, jak to dojdzie do bitwy, czy nie? Chyba dojdzie, tak, doszło, dopadliśmy go. Mamy jakiś sekret na niego. Dobra, tylko że to i tak nic nie zmienia, znaczy to ją aresztowaliśmy, dobra. O, odkryliśmy nową technologię. Tylko to był nasz mistrz szpieg. Ach. Czy ja bym chciał kogoś rekrutować? Stara jest troszkę. Wiecie co? Dam to póki co jemu. I to tak, dobra, czyli tu ogarnęliśmy sprawę, tu trwa oblężenie. Wydaje się, że to powstanie nie będzie jakoś szczególnie groźne. No i są duże szanse, że po ogarnięciu tego, no on też się troszkę tutaj uspokoi z tymi pomysłami. Co mamy wyrównane, no coś mi się nie chce wierzyć. Czemu nam tak ludzi brakuje w tej armii? Kurde. A, bo nie mamy generała, dobra, już rozumiem czemu jest wyrównane. Wiecie co? Niech on dowodzi. Teraz to będzie egzekucja z generałem, no jasne. I pięknie, już jest 20%, idziemy na kolejne... Kurde, czemu my tak tych ludzi tu tracimy? Zresztą tragedia. No nic. Kolejny teren nam wpadł w łapki i myślę, że możemy już się udać na jego stolicę bezpośrednio. No, troszkę nam ubyło sił, no bo w tej armii byli najemnicy, więc no jak ich ubyło, no to... Dobra, to jest ok. Rzućmy też okiem na technologię. Czyli to się odkrywa... I to... No całkiem szybko. 12 lat, 3, 30, dobra, to nie szybko. W sumie, czy ja mam punkty za więźniów? Nie. Czyli wszystkich można by tutaj było na bieżąco poupłynniać, nazwijmy to.
No tam doszło do jakiejś małej bitwy. A to im nic nie daje. No nawet jak tam oblegają, to nie sądzę, żeby zdobyli to, zanim my zdobędziemy tutaj jego stolicę. Ach, żarcia zaczyna brakować. No ale stolica padła, a nasze armie muszą wracać do domu teraz, żeby się troszkę tutaj zreorganizować, zyskać zapasy. Może dopadną... O, dopadną ich tutaj. Nie wiem, kogo dopadliśmy, ale... Ale okej, no... O, czy ci idio... A, oni tu nawet 5000, no... Przerzućmy to, czyli wszystko zebrali, co mieli. Czy to jest... Praktycznie cała armia buntowników w tej chwili idzie na naszą stolicę, a raczej ma nadzieję ją zająć. Jakiś idiota ma tutaj klejmy teraz. No nic, ruszamy połączonymi armiami, które no mają rozbić tutaj buntowników. Tak też się zaraz stanie. 2000 przeciwko naszym kilkunastu, więc praktycznie bitwa dla nich bez szans. Oczywiście podzielmy to. Teraz potrzebujemy regeneracji. Tak więc nawet jeszcze no 4000 się nie zaopatrzy, nie w tych czasach, w jednej prowincji. Kurde, no ile jeszcze musiałbym tu mieć? Tak 2000 myślę, to jest maks, ile się może zaopatrywać. Okej, no nic, no trzeba po prostu troszkę odczekać, to wszystko się zaraz naprawi. No i super, a tylko że tu wysłałem to samo miejsce. Dobra, zaczyna się chyba ogarniać trochę, tak. To mi się nie podoba, że nas tu złapali. Trzeba na szybko wysyłać wsparcie. Nie wiem, czy zdążymy. Nie zdążyliśmy. Znaczy, no, dopadliśmy ich, ale przez tą porażkę nam tutaj punkty spadły. Kurde, no. Wiecie co? Idziemy na nich tu, no. Nie zdążyłem się dobrze zaopatrzyć, tylko... Garstkę tych zapasów żywności, to mnie martwi. 80. Gdzie by tu się udać? Co można by szybko zdobyć? Ty co? Przejdźmy tu i tu. Te 2000 ma troszkę zapasów i może je donieść, bo tutaj jest też taka opcja jakby, że jak łączy się jedną armię z drugą, no to te zapasy się też łączą. I w tej chwili dostatecznie niewiele to pomogło, bo tamta armia miała dużo mniejszą liczebność, więc jakby nie miała przy sobie zbyt znaczących zapasów. No te 2000 pewno pójdą próbować odbić własną stolicę, ale to okej. No nic, miejmy nadzieję, że po tym zwycięstwie, znaczy w najgorszym razie zdejmiemy też oblężenie z naszej stolicy. I no tu jest też ich troszkę jeszcze, więc... W razie co też dojdzie do bitwy. I super. Tak więc rebelia wasali się kończy. Odnieśliśmy no druzgocące dla nich zwycięstwo, więc... Jest dobrze. Troszkę teraz kasy. Czemu nam kasy ubywa? Było to chwilowo. A nie, my jesteśmy na minusie. Okej. Czemu nasz syn jest w więzieniu? My go od razu wypuścimy. Znaczy wypuścimy. On się do niego zapłaci. I... nie, budujmy sobie... Lepsze relacje z czempionami. No to może to. O, i dostaliśmy naszyjnik od żony, to bardzo dobrze. Kolejny syn nasz jest w więzieniu, czyli nasi synowie tutaj... Wydaje się, że brali jakiś udział w tym buncie.
Dobrze, zobaczymy co z jedzeniem. Niech nam coś dobrego przygotuje żona. I super. No i mogę się teraz rozprawić. Tak, no w sensie odebrać mu to, co mu chciałem odebrać, czyli to królestwo tutaj. Ale czemu on dalej ma tę ziemię? Tego nie wiem. A, bo to jest teraz okupowane z jakiegoś powodu, więc tego mu nie mogę zabrać. My dostaliśmy tereny tam, gdzieś w tym Bao, coś tam. Szczerze, to mnie średnio interesuje. Najpierw posprawdzam wasali. Ty masz tutaj ziemię, nic ci nie chcę zabrać, po prostu musisz dorzucić się do kasy państwowej. Ty tak samo. W sumie jeszcze raz może zarobimy na tej wojnie domowej, jak to mądrze rozegramy. No tego bym chciał tutaj pozbawiać wszystkiego. No on jest naprawdę uciążliwy był. Nie lubi nas, będzie nas nie lubił jeszcze bardziej z czasem. Szkoda, że ci się nie pobuntowali, bo tutaj... Ten to ma, nie wiem, tu i tu wszędzie po trochu tej ziemi. Też go pozbawimy tytułu. Teraz zostały mu gdzie? Tu i tu. Czy więcej nie mogę, bo to już będzie uznane za niesprawiedliwe. Przejęliśmy też kolejne wysokie wodzostwo. No teraz będziemy się troszkę bawić tutaj w zarządzanie tymi tytułami. Kagante. Kaganta to jest to. Do kogo to w ogóle należy teraz? A, to należy bezpośrednio do Akanu w tej chwili, czyli de facto do nas. Ten koleś ma tu i tu tereny. I w sumie okej. On może dostać to. Szkoda, to królestwo Kanem, kto by to miał... A nie, na razie niech będzie w ten sposób. Kto tu jest? Mówię, no tego... Czemu ja nie mogę mu... O, mogę. Mogę mu odebrać to, bo widzę wodzem tej całej eskapady i z tego widać, że mogę mu odebrać praktycznie wszystko. Dalej mu tu nieco zostało. No, lobby. Ma i ma Everland. Zobaczmy, gdzie jest które. Tu jest ten Everland. Co? Przykro mi, stary, ale no... Narobiłeś problemów, trzeba to wszystko tutaj pouporządkowywać teraz. Teraz możesz się wykupić za resztę. Stwórzmy też tutaj, bo no i tak powstanie, więc możemy je stworzyć sobie. No kurde, mamy tych królestw? Tyle co nie miara. No to mówię, to będzie taki odcinek porządkowy z tego co widzę. I oczywiście teraz będziemy tutaj tych co pomniejszych buntowników wymieniać za pieniążki. Jak to teraz wygląda z dziedziczeniem? Więc tak, ten otrzyma to i Gwinę. To jest czyli bez zmian. Potem ten z Basy otrzyma Gwineę,
Otrzyma Borgu i Kanem. Kurde. Borg, nie wiem, gdzie jest to Kanem. A ten otrzyma lobby. Tylko, że ja bym wolał troszkę to inaczej rozegrać, bo jak on ma ziemię na chwilę obecną? On ma ziemię tutaj w górę. I czy on je dostanie? Bo mówię, no nie chcę mieć takiego mega dziwnie podzielonego państwa. Szczerze, to mi się to niezbyt podoba i wolę, żeby ten otrzymał to lobby i tyle. Ale daje to teraz, kurde, no to nic nie pomaga. Widzę, że on tutaj rozdaje wszystko tak z automatu, tak jak mu się podoba, a nie tak jak jest rozsądnie do przebiegu granic. A ty obecnie, czy dobra, no to będzie trzeba podkręcać to, co zrobiłem chyba. Czyli ten lepiej, żeby nie miał, bo kurde, no czemu oni tak chcą dziwnie to przekazywać? Mowa to się jeszcze teraz zmieni. Co naszą żoną? Oczywiście, że niech będzie naszą tutaj bratnią duszą, bardzo dobrze, więc. O, ona jest dewiantką. Ciekawe, co tam ona. No i to niedobrze, ale to. Czyli tak, ty otrzymasz Gwinę, Borgu i to. A, czyli. W sumie okej, bo tutaj duża tych części zostanie w naszych rękach. To jest. To jest do przyjęcia, tak patrząc z tej strony. Później będzie trzeba to jakoś, potem może od, no, zobaczymy. Będziemy kombinować, ale wydaje mi się, że jest troszkę lepiej, jeśli chodzi o tutaj to dziedziczenie. Spróbujmy też podnieść może kontrolę. Tak, sprawdźmy, czy nie mamy lepszych kandydatów na stanowiska. Mamy. Ona idzie tu. No, tu jest przyzwoicie. Co do szpiegów. Dobra, niech zostanie tak jak jest. Chociaż, dobra, niech jest. I marszałek. Też marszałek 18, to myślę. Wiecie co, ten jest bardziej lojalny, więc. Chociaż. W ten sposób ten jest przynajmniej troszkę lojalny. To może niech zostanie. I żebym ja teraz pamiętał, gdzie tu są nasze ziemie stołeczne. Tutaj. Czyli tu z kontrolą jest dobrze. To chyba ma tylko niską kontrolę. Tak. No, czyli ten się tutaj. Koronowa, czy tak, kurde, czy ma tylko to? Ludzie kochani, jaki tu jest bajzel. A jak niezadowoleniem wasali? Oh my god, tyrania 72, przecież to tragedia. Chociaż z drugiej strony, no, rekompensujemy sobie to bardzo długimi rządami, więc no, nie ma tragedii. Ale na wszelki wypadek zorganizujemy ucztę. Po pierwsze będziemy mniej zestresowani, a po drugie troszkę
poprawimy sobie relacje z wasalami, więc witajcie, przyjaciele. I co my tu mamy? O, spotkaliśmy jakiegoś twojego rywala i wasala w połowie konwersacji. Możemy coś tak. Możemy się z nim pobić, albo możemy tego, jakby, no nie wiem. Nie wiem, zakładam, że stwierdzi, że więcej ma już nie pić i nie jeść i się zwinąć. I myślę, że nasz władca, który raczej nie jest jakimś wielkim wojownikiem, będzie dążył w tym kierunku, żeby po prostu politycznie to wykorzystać. Możemy kogoś aresztować, oczywiście skorzystamy. I mamy haka na naszego syna i przyszłego następcę. W sumie okej. Ale mamy wnuków. Ty jeszcze posiedzisz. Kto ich wychowuje? Tego nikt. Kurde, cała nasza rodzina, widzę, tu idzie w edukację. Wychowajmy go osobiście, jeżeli on idzie w edukację. Potem, kurde, jest tylko przystojny, nie odziedziczył reszty cech. Kolejny, ten jest dobrym dyplomatą, a raczej ma szansę być, więc kto? Czy mogę tutaj kogoś wyznaczyć? Kogoś z trzema gwiazdkami, widzę, najwięcej możemy. Niech będzie ona, ona w miarę lubi. I to będzie on. I mamy jeszcze dwóch. Nie ma nikogo lepszego. Tylko upewnię. Nie, ona jest najlepsza. I super. Więc to jest pod kontrolą. Jeszcze. Dobra, płać co masz i tyle. Budujemy przyzwoity majątek. No kurde, mamy problemy z zachowaniem tych pozytywnych cech w rodzinie, mimo że już mamy ten bonus z technologii, no z tych punktów dynastycznych. I w sumie poszukajmy tutaj. O! Ten ma żonę, nie ma dzieci kolejnych. Ten też, no jakby. Najlepiej to by było wnuka znaleźć, bo wtedy oni są bardziej chętni do... A, tylko że on jest z naszego już rodu i tak, o to ciekawe. Czyli tu i tak nasza rodzina ma szansę coś zdobyć dla siebie. Gdzie to było? To gdzieś tu było, tak. Same dziewczynki tu. On dziedziczy i ma. Nie ma żadnego syna. No, Nubia byłaby ciekawym sojusznikiem, ale jest daleko i no nie ma nikogo do wzięcia. Rzućmy więc. Czy znalazłbym kogoś matrilinearnie z sojuszem? No nie wiem, gdzie oni są, ale... Ale się zgodzę. Jakieś królestwo, więc... Są dość blisko z nami spokrewnieni. A, to są ci. No dobra, czyli... W tym kierunku tutaj budujemy nasze... sieć wpływów. Mogę nowe tytuły. Na razie nic tu mi się nie chce tworzyć. No tych bym... Naprawdę oni tutaj tak nam...
wleźli z niczego tak więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby po prostu zająć tereny de jure, to jest niewielka strata prestiżu, żeby to zrobić. Lokalne armie tylko, nie będziemy tutaj przesadzać, to wystarczy i to z nadwyżką. No i lecimy, najpierw zdobędziemy to, a potem zobaczymy, gdzie jego armie się pojawią. Kto umarł? Nasza córka, czemu? A, childbirth, no nic. 23 lata. Kurde, no nic, zdarza się, takie czasy były. A to nasz kościelny. A, chcę książkę od kupca. Co, my chcemy się uczyć. On i tak jest mierny, więc nie widzę tu z potrzeby jakoś wielce w niego inwestować. Niech robi swoje. I nawraca. Widzę, że dość sprawnie tutaj te tereny się nawracają, więc się tym nie przejmuję. Moglibyśmy też w teorii jeszcze inwejdować jakieś całe królestwo, tylko czy to ma sens tak naprawdę? No, pozycja naszego rodu naprawdę jest dobra. Nasz rywal i jego żona się tam gryzą ze sobą. Jesteśmy sprawiedliwi, więc myślę, że nasz władca po prostu to zignoruje. Cieszy się, ale tam nie będzie już dorzucał swoich 3 groszy do tego. A tymczasem niech nasze armie wyruszą na stolicę przeciwnika. Czemu tracimy? Nie, już zyskujemy, dobra. Przez moment straciliśmy jakieś procenty, zastanawiałem się, co się stało. Dorosła kolejna córka, też jest całkiem nieźle wykształcona. A co do naszych wnuków, no to kolejny, znów kurde, czemu oni, czemu, no niech tak będzie, tylko mnie zastanawia, że ogólnie wszyscy ta edukacja w rodzinie. Trochę nudno, mogły być jakieś inne. Okej, okay, Hausaland troszkę tutaj się zorganizował na chwilę obecną. Ona by chciała pomóc temu skazańcowi. Niech tam to zrobi, to nie problem. Nasz władca nie jest jakoś brutalny, więc myślę, że nie poczuję tego, tutaj się wkurzony z tego powodu. Dobra, idziemy dalej. Czyli będziemy wiedzieć rok przed śmiercią, że kopniemy w kalendarz. Więc to jest C. Mógłbym wezwać sojusznika, ale to nie ma w ogóle potrzeby. No i lecimy. Będziemy tutaj oczyszczać z tych dziadygów. I ten by przestał. O, więc zakończymy tą rywalizację. To jest dość dobry wasal. W sumie mógłbym z niego zrobić mistrza szpiegów, tak patrząc. Jak już nie jest naszym rywalem, to by było chyba dobrą decyzją. A tutaj wróćmy chyba na nasze ziemię i zobaczymy, jak szybko mogę zregenerować zasoby żarcia w tej armii, bo no tak to nie możemy na takim. No nic, no jednak mamy tu straszne problemy z tymi brakami. Rzućmy też okiem, jak z rozwojem w naszej stolicy. O, pięknie, jest 11, czyli idziemy dalej, idziemy. Jaki tu jest development? No, wybija się pozytywnie na tym ciemnogrodzie, który tutaj panuje. Nasza kultura też się troszkę rozrosła, można by ją było też trochę jeszcze tu w drugą stronę pchnąć.
Ciemnogród tu straszliwy panuje. O, i kolejni uzbierali pieniążki na wykup swoich rodzin, więc to jest, no, tylko że, no, za 11 to nie, to za mało. W ogóle nam ładnie majątek urósł na chwilę obecną. Czemu się stresowaliśmy? Nie wiem, ale możemy sobie pobiegać, poćwiczyć dzięki temu, że jesteśmy atletą i się poczujemy lepiej. Super. Wiecie co, na stare lata myślę, że nasz władca już nie będzie chciał tutaj zadzierać z kościołem. Na spokojnie. Niech zorganizuje lepiej polowanie. To powinno mu trochę pomóc na ten narastający stres. I wyruszamy. I mamy Poachera, no jesteśmy sprawiedliwi. Teraz tak. Co? Nie jesteśmy wojownikiem, raczej się nie chcemy szkolić. Czy chcemy go powiesić? No, w sumie to nie jesteś, jesteś. O, wiecie co, po prostu. Zwierzęta są nasze w tym lesie. A, niestety, no, nie udało się. Nie zyskaliśmy dzięki temu przychylności naszego ludu miejscowego, ale nic na to nie poradzimy. I tak zyskaliśmy troszkę prestiżu, więc jest okej. Tutaj troszkę już tych zasobów jest. Rozbijmy tą armię, bo nie chcę, żeby odbili stolicę, ponieważ to by nam było mocno nie na rękę. Myślę, że zdobędę może tutaj coś. No, zdobywanie tu kolejnych jest niezbędne. Tak to będzie, to rośnie i byśmy wygrali to z czasem, tylko żeby to lata trwało, zanim byśmy zgromadzili odpowiednią ilość tych punktów. Dobra. No tu u niego bieda. Jak była bieda, tak jest bieda. I co teraz? A, jakiś wasal przybył i chce nam troszkę pieniążków dać, nas lubi. I to wspomoże, dobrze, niech wspomoże kasę państwową, nie widzę przeszkód. Ktoś tu ma przybyć? Nic specjalnego. Dobra, no ale nasz władca nie widzi raczej problemu, żeby te dodatkowi ludzie pojawili się na naszym dworze. No tutaj mówię, trwa ta rozruba. Wszyscy ze wszystkimi. Mam tylko nadzieję, że jak przejmiemy tamto, to no nie wpakujemy się w którąś z tych wojen. Kurde, jeszcze 10%. Wiecie co? Wróćmy do domu. Ja tą armię chyba odwołam, bo ona tylko tutaj się wykrwawi. Że nie mogę jej nawet odwołać. Z jakiegoś powodu. Okej, czyli oni się. Zostali podbici przez kogo, ale nasze ceny się nie zmieniają, więc jest okej. Co? Podzielmy to, może to się zacznie regenerować. Kurde, tylko że straciliśmy znów masę tych punktów. I znów nam żarcia brakuje. Kurde, no. Czyli mi nie zależy na tym, żeby tutaj coś zajmować, tylko już chciałbym, żeby się poddali. Im w sumie też byłoby to raczej na rękę, niż to ciągnąć. Bo tylko się wykrwawią i ściągną na sobie być może innych przeciwników, no ale. Ich decyzja. Bo tu armii w ogóle wrogiej nie ma. Nie, to oni tam to ignorują. My tutaj sobie też stoimy i ignorujemy póki co, co się dzieje. Czy ten był gniewny? Nie, raczej. Lepiej, żeby był przebaczający. Co do zeloty. Nasz władca dość mocno tu zawsze z religią był, więc myślę, że nie będzie miał problemu z cechą zelota. 80, czyli znów trzeba tam się ruszyć.
A, bo teraz nie mamy ich stolicy, bo stolica jest tam, dlatego jest mniej punktów niż było, bo wtedy mieliśmy za okupację stolicy. No dobra, czyli dorwiemy tutaj jakiś dziadygów. No to jest egzekucja przy tej przewadze. I może przesuńmy się tu. By trzeba było jeszcze ze dwie te. O, kolejne. Wow. Bo oj, ten władca to chyba przeżyje swoje dzieci. Już ma 64 lata i wszystko wskazuje, że jego zdrowie ma się no, w najlepszym porządku. Chyba jego syn też wydaje się być całkiem mocny, jeśli chodzi o zdrowie. A to jest wnuczka, czyli to jest wnuk i potencjalny następca. W sumie jeszcze gorzej, bo nie ma w ogóle żadnych cech. To już może ten będzie lepszy. No będzie trzeba zastanowić, ale to nasz syn będzie musiał to ogarnąć. Jakaś tutaj. Ale my chyba dalej jesteśmy zakochani w naszej żonie. Tak. No, ignorujemy ją. Nie ma co tutaj. Kurde, czemu żeśmy stracili teraz to? Oh my god, bo to odbili. Kurde, no. Tak zmiażdżę po prostu. No, kurde, dziadygi jedne to jest. Tylko, że koszty teraz robią. I komu się umarł? Waszemu kuzynowi. No nic. Ci mi zwieją, no tylko mówię, tracimy teraz niepotrzebnie pieniądze na to, ale dobrze, z drugiej strony, dobrze, że mamy tyle pieniędzy, bo jakbyśmy nie mieli tyle, to bym się tym zmartwił. Odwaga. Myślę, że współczucie najprędzej jest bliskie naszemu władcy z tych cech. I skoczmy jednak ich rozbić. O! Tu się pofatygowali z jakąś bitwę stoczyć. Nie wiem po co, bo to było samobójstwo z ich strony, no ale widać, niektórzy lubią dostawać w papę. No i w sumie lecimy dalej. No, jak tam, to kurde, a, bo to ciągle jest nie nasze. Ci uciekli. Tu postępów nie widać w tym oblężeniu praktycznie. A tu się będziemy ganiać. Ale chyba tym razem nie dorwiemy w tych lasach. Dokładnie. Więc pożegnali się z tą armią. Co? Jak tu? Tu wygraliśmy. Idziemy na ich stolicę. Będą straty, ale no trzeba to zakończyć. Inaczej to będzie trwało wieki. Zanim my to opanujemy. I nasza pożądliwa. Myślę, że towarzyskość będzie tutaj najlepszą cechą z tych do wyboru. O! I o dziwo zakończyło się to wreszcie nieszczęsne wojowanie o tą jedną prowincję, która zmieniła praktycznie dwukrotnie właściciela, bo najpierw było jeden, potem przeszło w inne ręce i dopiero na końcu w nasze, więc. 30. Dobra, biorę te 30, bo jeszcze kopnie w kalendarz. Rzućmy okiem, jak z wasalami, czy nam. O, teraz trzeba poczekać, bo mamy te ofensywne wojny. Troszkę spadła tyrania, więc to jest ok. Możemy pomóc, chociaż zobaczmy w ogóle kto z kim, po co i dlaczego. Nasi sojusznicy, czyli oni, po nich odziedziczy członek naszego rodu, więc to jest cenne. Zdecydowali się zaatakować tego typa, który no jest dość mocny. Skabu, to jest ten, czy nocny. Ostatnio właśnie go laliśmy po papie, no ale. Trzeba iść za ciosem. Ostatnio dostał, ale. Nie ma co mu odpuszczać. Wezwijmy, a tylko 6 tysięcy jest tu lokalnych, ale powinno chyba wystarczyć.
Dobry generał. 6 tysięcy będzie się mniej zużywało, jeśli chodzi o zapasy żywności, więc to też ma swoje plusy. A, i zmienił religię, tak jak żeśmy oczekiwali od niego, więc to jest bardzo dobre. Jeden z naszych synów tutaj zmarł, ten, który rządził gdzieś w... Gdzie on rządził? Zaraz sprawdzimy. Zginął w bitwie. No, niestety, tak się zdarza. No, tutaj rządził. A, to jest ten. Czyli jak to teraz wygląda? Ten koleś, skąd on jest? Stąd. Dlaczego on rządząc tutaj... Co tu się w ogóle dzieje? Bo teraz tak... A, bo on stracił swoje włości. Wiecie co? Temu... On go tutaj jakby... Okej, okay, mogę, a w ten sposób nic to nie zmieni, tak nas zestresuje, no dobra. No i trudno, chociaż możemy tutaj chyba na szybko, a nie, tego nie mogę, mogę zorganizować na szybko ucztę, to powinno nam pomóc. Okej, okay, no troszkę się tutaj komplikuje. Ale dalej ta sukcesja mnie nie cieszy, bo to nie on powinien to dziedziczyć, tylko jeden z tego synów. Bo ten koleś... No nie, no on jak mając tu... To państwo takie będzie dziwne, będzie miał tu ziemię i tam. Kurde, no. Jest jeszcze silnym wasalem? Jakim cudem jesteś powerful vassal, dziadu? Czyli możemy się skonfrontować z naszym rywalem? No dobra, zobaczymy, obyś... Oby nas nie... Nie wpierniczył nam, bo my no, za silni to w walce wręcz nie jesteśmy. No dobra, kontynuujemy tutaj oblężenie, pomagamy naszemu sojusznikowi, czy tam sojuszniczce. No właśnie. I niestety zepsuł nam przyjęcie. No ale... I tak... Oh my god. Czyli jeszcze bardziej się teraz nie lubimy i nic dobrego. No nie, obżartu, niecierpliwy, nieśmiały. Niech będzie... Niecierpliwy. I nasza żona zmarła, co znów nas zestresowało jeszcze bardziej. Nasz władca, tak, niech poszuka sobie żony, ale taki, co mu po prostu pomoże w zarządzaniu. Ona, no, wydaje się ok. To jest dobre w ten sposób. Ale ten młody to mnie drażni, czy młody, no w sensie, że ten przejmie to tutaj. A gdybym jakoś wprowadził, co mógłbym zrobić z tym drugim tytułem? Bo ja go w ogóle mam?
Nie mam tytułu tego drugiego. Ja go stworzę. Nie, no to jest jeszcze wieki, zanim on się jakby. Kurde, nie mogę stworzyć tytułu Gany? No, mogę. No dobra, i co teraz? Teraz mógłbym dołożyć do niego. Nic nie mogę do. Czyli to nic mi w sumie nie da, jak w ten sposób zrobić. No ale. Czyli mamy też niezadowolonych Powerful Vassal. Nie wiem, czy to by coś zmieniło, gdybym to zrobił. Że tak, oni są do ogarnięcia, to jest od ręki. Dokładnie. Teraz, no mówię, no zobaczymy, czy to coś zmieni, jak będzie miał osobny troszkę formę dziedziczenia ten tytuł. Nie ten. Ten. Dajemy dodatkowe prawa. Niech będzie, powiedzmy, tylko to. Nie mam wysokiego. Tu muszę mieć jeszcze system feudalny, dobra. O, takie buty. Czy to coś w ogóle zmieniło w tej chwili? Że ja go już posiadam. Nic nie zmieniło. Dalej ten typ to ma otrzymać. Czego bym nie chciał, no ale. Życie. Będzie tutaj trochę bajzel. A kto otrzyma ten nieszczęsny Akan wobec tego? Albo w ogóle kto ma na chwilę obecną to? Ja to mam. Czyli co? Kolejny wałek zrobimy. Czyli damy mu najpierw to wszystko. Teraz. Nic to nie daje. No nic, będzie trzeba mu może wszystko odebrać jednorazowo. To też jest jakaś metoda. Muszę teraz rok poczekać. A czy z naszym sojuszem? Czyli nic to mi nie da? Nie, on nie jest sojusznikiem. Dlaczego on jest naszym sojusznikiem? No jest z jakiegoś powodu. No nic, czyli nic na to nie poradzę. Już się potoczyło, jak się potoczyło. Czyli jeszcze zostaje ostatnia metoda, czyli po prostu przyznać temu niepodległość już za życia. Czy to coś da, nie wiem. I dlaczego w ogóle wnuki odziedziczą tak dużo? No nic, jest jak jest. Bajzel się zrobi. O, to jest dobre. Możemy pobłogosławić nasz ród dzięki temu, że jesteśmy tak rozpoznawalni w naszej jakby religii. Co prawda z nas to zestresuje jak cholera. Co jeszcze byśmy mogli zrobić? Mamy kolejną tutaj dobrą kondycję fizyczną. To się przyda. Zorganizujmy polowanko kolejne, więc to też się przyda. Wiecie co? To samo, to jest najbardziej mi pasuje do naszego władcy. I znów straciliśmy troszkę prestiżu.
No i wróciliśmy, ale też jesteśmy, mówię, mniej zestresowani, więc jest okej. Wow! I nasza żona urodziła nam jeszcze córkę w wieku, no, mamy już swoje lata, nie ukrywajmy. No tutaj te walki ciągle trwają. Kurde, no. Cię co, na szybko to odwołam. Tutaj na szybko powołam wszystkich. Tylko spróbuję po prostu ich rozbić i potem już się z tej wojny chyba zwyczajnie zmyję. O, jeden z naszych rywali kopnął w kalendarz, bardzo dobrze. On jest lepszy, ale to jest powerful vassal, więc wykorzystajmy to i przyznajmy jej pozycję. No i teraz nie jesteśmy już tak zestresowani, więc możemy sobie na to pozwolić. I dzięki temu, no, nasze przyszłe pokolenia będą bardziej lubiane przez ludzi związanych z religią, więc to jest dla nas pozytywne jako dla przywódcy. No i lecimy się zająć tą bandą. Jak ich rozwalimy, to powinno być już po tej wojnie całej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ach, no sprawnie uciekają, tyle muszę powiedzieć. Co robimy, to i tak oni tutaj próbują zwiać. Dobra, dorwaliśmy ich i mamy dużą bitwę. Bardzo dobrze. Tu jeszcze co nieco chyba zostało. Nie, to są chyba uciekające oddziały, trudno mi powiedzieć. A ci niech już nasi wracają do domu, bo tu już wiele się nie przydadzą. I wojna zakończona. Kończ, waś wstydu oszczędź. Do domu. O! Nasza córka, znaczy wnuczka, którą wychowywaliśmy, stała się bardzo dobrym filozofem. Bardzo dobrze. Mamy też dwóch więźniów z tej wojny ofensywnej. No i dobra, czyli tutaj rządzi kolejny członek naszej rodziny, więc to jest na plus. Ci, no tutaj, co tu się stało? A, no urodziła dzieciaka, ale on nie jest z naszych, no dobra. Tutaj. A same wnuczki. No ale dobra, to mnie cieszy, że tutaj jest nasz ród. Będziemy się starali zwiększać tutaj władzę jakby naszej rodziny na kolejnych tronach. Znaczy, tu ten część nie bym z chęcią przejął, ale to będziemy się zastanawiać, co jest bardziej opłacalne w różnych sytuacjach. No ten Hausaland można by było zająć. Ogane można by było tutaj. No tu jest co zdobywać. Mali, przecież. Oni nie mają, nie. Oni mają tą ja coś tam jako królestwo, czyli. Mali de facto jest do wzięcia. Może jakbym temu dupkowi dał tytuł króla Mali, to może by nie odziedziczył cesarstwa, bo to jakby jest maksymalny jakby ilość tego, co jedna osoba może odziedziczyć. Jak ma dużo, to już więcej nie dostanie. No to. Wiecie co? No to może by nie było głupie, tylko pytanie, czy chcemy to robić w tym odcinku, czy już w następnym, bo. No ten już troszkę trwa. Zaczynanie tej wojny, no krótkie nie będzie, byśmy się tutaj, no, bawili z nimi. Rzućmy okiem na Europę, całkiem silna Francja dalej. Asturias sobie
coraz lepiej radzi. Okej, dobra, to wszystko działa. W Szkocji mamy dość duży bunt. To tyle. Co tu dalej się dzieje? Bizancjum. No, Bizancjum coraz potężniejsze. Przejęło większą część Bałkanów. Wielkomorawia dalej się... co tu się mi blokuje? Coś, dobra. Morawia się trzyma i dalej rządzona przez Mojmidridów. Polska, czy dalej piastowska? Tak jest. I słowiańska. Dość duża tutaj Galicja i Wołynia, czyli taka de facto Ruś kijowska. Tak jest, rządzona przez ród Oskildr. Białoruś duża. Rurykowicze, czyli to jest, mają dwa tytuły chyba. A nie, nie mają tytułu, o dziwo, tutaj. Chyba, że są dwie gałęzie Rurykowiczów. Tak jest, są dwie gałęzie Rurykowiczów. Litwini nie. Na Litwie dalej rządzą Nordycy. Kazaria coraz większa. No jestem ciekaw, jak to się potoczy tutaj między islamem a chrześcijaństwem. Katolicy, no, dość silni. Zwłaszcza ortodoksi, którzy tutaj na wschodzie, no, działają. Praktycznie wikingowie tutaj przechrzcili większość Słowian, co ciekawe. Koptowie się mają bardzo dobrze. No i w Afryce zdecydowanie po reformie większość tutaj ludów zaczyna przechodzić na naszą wiarę, co jest jak najbardziej okej. Czy ja tutaj powinienem jeszcze gdzieś ponawracać koło siebie, koło naszych terenów? Chyba to jest to. No, tutaj by trzeba było wszystko to tak naprawdę ponawracać. Z kontrolą jest okej na naszych ziemiach. No to i to zamierzam w przyszłości przywrócić jakby do macierzy, no ale to musimy mieć większy potencjał, tak samo to. Zobaczmy też, czy mógłbym już wybudować, nie mogę wybudować świątyń ciągle. No a mówię, tego nie chcę budować, bo no, chcę już budynki związane z ustrojem feudalnym. Co tu się odkrywa? To się odkryje zaraz, no to jeszcze kupa czasu i to jeszcze wieki. No, ale no, wiedza naszego władcy pomaga niesamowicie. No, 46 wiedzy koleś wymiata. No, nie ma co ukrywać. Tu nie ma sensu chyba. Dobra, zostawmy tak jak jest. I w następnym odcinku chyba zaczniemy od ataku na cały Hausaland i przyłączenia sobie Królestwa Mali, które znajduje się tutaj. To byłby dobry kolejny łup, który nas tutaj umocni. Nie zmienia to faktu, że też będziemy gdzieniegdzie próbowali umieszczać jakby naszych na tronie. Zobaczymy, jak to się potoczy. W każdym razie pozdrawiam i do zobaczenia w następnych odcinkach.